ponad 180 tysięcy wyświetleń. Mnóstwo pozytywnych komentarzy i sugestii. To było tylko kwestia czasu, kiedy odbędzie się druga runda. Nie jest to proste przedsięwzięcie, więc potrzebne mi będą jakieś magiczne artefakty. Okulary już mam. Potrzebna mi będzie jeszcze różdżka, szata i oczywiście magiczny znak. Dobrze, bierzmy się już do dzieła. Hej, cześć, witajcie, z tej strony Harry Plotter, to znaczy z Maslow, i w dzisiejszym filmie przekonam się, co da się, wyczarować z komputera ze śmietnika za pomocą kilku drobnych usprawnień. W zeszłym teście ograniczającym czynnikiem była niewątpliwie zintegrowana karta graficzna. Potrzebowałem czegoś mocniejszego. Czegoś mocniejszego niż stary Radeon 9500 na AGP, i słabszego niż nowoczesny GTX 970. I wtem wypowiedziałem zaklęcie. Radeonus Maximus! I na stole pojawiła się karta Radeon HD 4850. Nie jest to demon prędkości, ale powinien spokojnie wystarczyć do naszego magicznego eksperymentu. Przystąpiłem niezwłocznie do montażu. I wtem okazało się, iż karta łakoma jest na magiczną energię zwaną prądem elektrycznym i wymaga dodatkowego 6-pinowego złącza zasilaniowego. Złącza, którego zasilacz firmy No Name nie posiadał. Problem. Potrzeba mi artefaktu mocy. Na szczęście przypomniało mi się zaklęcie. Elektroda Aperio! I moim oczom ukazał się wysłużony zasilacz, który nie był na całe szczęście z czarnej listy. Kolejnym krokiem było wyczyszczenie chłodzenia starego znaleziska. Jednak dostęp do centralnego kamienia obliczeń zwanego potocznie Athlonem 64-3000+, bardzo zgrabna nazwa swoją drogą, był niesamowicie utrudniony. W mojej głowie zaczęły gromadzić się wulgaryzmy ze wszelkich języków, gdyż obudowa jest koszmarnie wymyślona i skutecznie uniemożliwia jakikolwiek wygodny dostęp do komponentów. Musiałem trzymać swoje nerwy na wodzy, więc z mych ust wyrwały się jedynie słowa klasyka. Jaki debil to tak zaprojektował? Kilka jednostek czasu później udało mi się dobrać do chłodzenia. Wyciągając je, wyciągnąłem przy okazji procesor z zamkniętego soketu. Tak, brawo ja! Szczęście jednak ewidentnie się do mnie uśmiechnęło, gdyż kamień obliczeń nie został uszkodzony. Zgrabnie oddzieliłem go od metalowego chłodzenia i przystąpiłem do czyszczenia. Siliconus cleanus. Zaklęcie wybrzmiało z moich ust i procesor w mgnieniu oka okazał się być czysty. 2005. Taki widniał na nim napis. Czyli poprzednim razem błędnie założyłem, że jednostka była z 2008 roku. Sorewicz, no, nie bijcie, please. A tak w ogóle, jak jesteśmy przy czyszczeniu, to obudowę też wyczyściłem. Ale ręcznie, bo nie ma niestety zaklęcia na czyszczenie obudowy. Szkoda. Postanowiłem złożyć wszystko do kupy. Wszystko szło bardzo dobrze do momentu, w którym okazało się, że Radeonus Maximus, to znaczy Radeon HD 4850, to niezły bydlak śmierdziel i projektant obudowy nie pomyślał, że ktoś zechce wsadzić takiego dużego, to znaczy taką dużą kartę graficzną i dysk twardy skutecznie uniemożliwiał jej zamontowanie. Poczerwieniałem. Ale wziąłem jeden oddech, ewentualnie 50, i postanowiłem dokonać kolejnej modyfikacji. Stary dysk 80 giga postanowiłem wymienić na nowszy 250 giga dysk pod złącze SATA. Idealnie byłoby, żeby wyczarować SSD, no ale brakło mi many. Ech, i to gotowe jest. Komputer został poskładany. Windows 7 zainstalowany. Działa. No, ale karta sieciowa dalej nie działa. Kurde no, czyli dalej jestem zmuszony do używania Wi-Fi. Łukasz, tylko spokojnie, starczy już triggerowania.
Tak więc tym razem postanowiłem skonfigurować komputer w taki sposób, jakbym miał go używać na co dzień. Czyli zainstalowałem Chrome, Discorda, Spotify, Steam itd. Jeśli chodzi o codzienne pierdoły pokroju przeglądania neta, słuchania muzyki itd., to jest dramat. Zmiana systemu i dysku, o niespodzianka, nic nie dała. Dramat. Wszystko chodzi tak samo ślamazarnie jak i wcześniej. Generalnie na plus jest to, że da się teraz obejrzeć film na YouTubie. Wprawdzie 480p, ale to wciąż lepiej niż brak możliwości w ogóle zobaczenia tego filmu na XP-ku. Problemem jest tutaj Athlon 64, gdyż proste scrollowanie playlisty na Spotify daje mu ostro w tyłek i obciąża go z automatu na 100%. Wiemy jedno. Produktywność nie jest mocną stroną tego komputera. Ale jeśli chodzi o gry, to... Jest poprawa. Generalnie kapcie ze stóp nie spadają, ale jest dużo lepiej. Gdy gry, które ledwo działały w rozdzielczości 1024x768 działają teraz w 1080p lub 900p na maksymalnych ustawieniach w 60 klatkach lub więcej. Czasem coś chrupnie ze względu na procesor, ale w starszych grach możemy zauważyć ogromną poprawę. W poprzednim teście zabrakło Minecrafta. Czy jest on grywalny teraz, kiedy mamy fajną grafikę? Nie. Serio, nie jest. Generalnie po skręceniu wszystkiego na minimum i stojąc w miejscu jesteśmy w stanie dobić nawet do 60 klatek, ale gdy zaczniemy się ruszać, dzieje się to. Czyli gra jest kompletnie niegrywalna. Czytając wasze sugestie, postanowiłem uruchomić też CS GO. I uwierzcie lub nie, ale CS się uruchomił. Zachęcony tym widokiem postanowiłem obniżyć wszystkie ustawienia graficzne do minimum i ustawić rozdzielczość 640x800. Jednak przy próbie dołączenia do meczu czekałem. No i się nie doczekałem. Komputer się zawiesił i musiałem go zresetować. Chciałem także odpalić LOLa, bo jest to dalej bardzo popularna gra, ale gdy zobaczyłem, że sam launcher bierze 100% procesora, stwierdziłem, że to nie ma zupełnie sensu. Z nowszych gier udało mi się uruchomić jedynie grę indie Enter the Gungeon, ale jest to gra dwuwymiarowa i przy rozdzielczości 720p klatki i tak wahały się od 60 do 20 klatek. Wniosek był zatem prosty. Testowanie gier takich jak GTA 4, Battlefield czy tym podobnych nie ma jakiegokolwiek sensu. Athlon 64 3500 Plus zupełnie nie sprawdza się w roku 2018 do praktycznie jakiegokolwiek zastosowania innego niż ogrywanie starych gier lub banalnej pracy biurowej bez przeglądania wymagających stron internetowych. Szkoda, liczyłem na coś więcej. I oto ostatni akt desperacji. Myślę, rzucę zaklęcie. Overclockus Maximus! Jak się potem okazało, płyta główna nie wspiera takich zaawansowanych funkcji jak podkręcanie. Jaki morał płynie z tej historii? Szczere chęci, a nawet magia, nic nie poradzą na stary procesor. Chyba, że... Gdyby tak... Dźwięki harfy, wiatru szum. Kąpie, zmień się w rum. No proszę! Przynajmniej w tej postaci jest coś warty. Moi drodzy, a jak wam się podobał taki troszeczkę bardziej narracyjny odcinek? Mam nadzieję, że wam się podobało. Oczywiście bardzo bym prosił za... zostawienie komentarza, oczywiście łapki w górę. A jeżeli interesują was filmy o technologii, to zapraszam do zobaczenia mojego kanału. Tam zwykle się nie przebieram za Harry'ego Pottera, ale po ostatnich komentarzach z waszej strony przyszedł mi taki pomysł i naprawdę nie mogłem się powstrzymać. A ja tymczasem idę do łazienki zmyć z czoła ten kondensator. No, idę się umyć już, pa.